Wiesz, ilu ludzi wyszło z domu i nie wróciło? Tak się zdarza już od starożytności. Czytałam niedawno o Orfeuszu i Eurydyce. Też czytałam. Ale oni byli dorośli. Dorosłym się nie udało. A dzieciom miałoby się udać? Znam jednego Orfeusza. Trochę gra na gitarze. Ciekawe, co by zrobił, gdyby coś się stało z jego najlepszą koleżanką. Szefa? Jest okej, zwijamy ją. Yeah.
Nie zauważyłaś? Ktoś najnormalniej w świecie w biały dzień porwał naszą koleżankę. No to co teraz robimy? Jak to co? Ja idę za nimi szukać Eurydyki. Kto idzie ze mną? Dobra, idę. Ja też. Jeden za wszystkich, wszyscy do jednego. Idę. A nie lepiej wyzwać straż? No dobra, idę z wami. Poczekajcie. Jak tylko będę miała. Przyszedł termin, płacić mi miałabo. Poczekaj, pożyczę cię. Od pożyczenia to tutaj jestem tylko ja. Jak nie chcecie oddać, to idę do szefa. Kochany, daj jeszcze ostatnią szansę. Byliśmy na akcji, może szef se dni gajoszem. Ktoś tu idzie. A tej gitary to kolega by mi nie sprzedał? Czasem lubię sobie pograć. Uczciwie zapłacę. Co myślicie? Może nasze poszukiwania się przedłużą i będziemy potrzebowali kasy. Pewnie, że sprzedaj. Kupimy sobie chipsy i kawę. Coś ty, a za to wrócimy do domu. Powiedzmy, żebym ją sprzedał. Ile pan daje? No dobra. Pokaż prawdziwe zostawu. Poczekaj, dajcie mi włożyć. No, o co ja mówię? Wypada się podzielić. Co, szanowny kolega taki samolubny? Oj, bo się zdenerwuje, jak nie chce oddać po dobroci. Obce nam są piruety, a zaprusza to nasz dom. Z uliczki, już za pasem czerwone rękawiczki. Jeśli forsy nam zaprusza, znamy.
cię. I tak były fałszywe, jak wszystko tutaj. Dobrze, że akurat przychodziłam niedaleko. A was co wprowadziło w to dziwne miejsce? Szukamy naszej koleżanki Eurydyki. Wasza pomoc jest konieczna.
Czy Eurydyka gdzieś tu jest? Wydaje mi się, że ten gość, który stał przy kantorze, był jednym z tych, którzy ją porwali. Tak, masz rację, że też od razu nie zauważyłam. W tym domu jest wiele tajemnic. Ja też nie znam wszystkich, bo jego właściciela, zwanego Gwiezdnym Wężem albo Szefem, znałam w czasach, gdy był jeszcze młody i nie tak zły jak teraz. Jeżeli jest zły, jak mówisz, to musimy się pospieszyć. Chodźmy. Strasznie mi ich żal. Nie można im jakoś pomóc? To nie jest takie proste. Trzeba by było rozmontować cały system. Thank you.
Właśnie za kraty, szybko. Przecież widzisz, że nikt ich nie przyprowadził. Sami przyszli, szukają koleżanki. Tato, a może by ich tak jednak zjeść? Wyglądają tak świeżo i apetycznie. Jeszcze nie czas na lunch. Najpierw robota, potem frikas. Smoku, kochany smoku, przecież wiem, że nie zawsze byłeś taki zły. To prawda. Kiedyś zajmowałem się wynalazkami. Chciałem uszczęśliwić i okrzać cały świat. A teraz tylko palimy w piecu i nie mamy nawet czasu, żeby coś przegryźć. Sama byś się zrobiła zła od takiego traktowania. Czy widzieliście może Eurydykę? Tutaj jeszcze nie. Ale wszyscy nowi idą najpierw do szefa. Dopiero potem trafiają tutaj, do maszynowni. Zaprowadźcie nas do szefa. Musimy z nim pogadać o Eurydyce. Coś ty, chcesz tam iść? A jeśli nas też porwie? Jestem stary niby świat, a może starszy ciut, więc mógłbym dać ci kilka rad, bo rad mam dobrych prób, a trudne niesłychanie przed sobą masz zadanie. Słyszysz skrzypią piekiem drzwi, złe duchy odsiąkły. Nie czeka cię tam nic dobrego. Boisz się? Nie. Nie ma czego. Lucyfer dawno poszedł spać, bo wczoraj ten go pił. Mefisto znów chciał urlop brać, bo całkiem opadł z sił. Lecz w piekle tym niestety mieszkają też kobiety. Gdy któraś z nich dopadnie cię, nie ujdziesz z życiem, nie. Nie czeka cię tam nic dobrego. Nie, i nie ma czego. Nie ma czego. Wszystko jedno. Musimy znaleźć Eurydykę i chociaż spróbować ją uwolnić. Młody człowieku, idziemy z tobą. Możemy się przydać. Nie zostawiajcie nas tu, to jest okropnie. Nie można wziąć prysznica, nie ma żadnych przytulanek. Za to pełno myszy. To nie takie proste. Trzeba by było wysokiej temperatury. Dla mnie to żaden problem. Naprawdę chcecie uwolnić te płaczliwe niedojdy? A co będziemy potem jedli? Panie smoku, potem to będziemy panu codziennie zamawiać pizzę. A ja bym wolał McDonalda. Synek, nie marudź. No dobra, odsuńcie się wszyscy. Thank you.
uciekł od razu. Nie lubię, kiedy się patrzy na mnie jak... na Big Maca. Big Mac. To ty jesteś raczej podobny do małego cheeseburgerka. Zaraz powiem mamie, że się przezywasz. Myślałam, że ci będzie miło. Miło. A tobie byłoby miło, gdybym cię nazwał. Pepperoni. Nie bardzo. Bo ja wolę Amerykanę. Poczekaj, zobaczymy, co będzie dalej. A teraz wystąpi przed państwem znakomita solistka światowych scen operowych. Od stuleci przerażająca i porażająca wszystkim swym śpiewem. Biała dama! To ona naprawdę istnieje? Myślałem, że to tylko taka bajka. Każda bajka ma w sobie jakieś ziarenko prawdy. Właśnie ja podobno jestem tym potworem. To właśnie dno dziś nie wystraszyć się wieczorem. Że jest niesprawiedliwa, ja przecież jestem niesprawiedliwa. Tam gdy mógł właśnie jadł, a więc tango z upiorem, jak szampan z kawiorem, to właśnie jest to. Jak prawdziwy mężczyzna, ty wreszcie się przyznaj, że o to ci szło. Ale tango z upiorem, bo tam zejdzie noc, kiedy świt zajaśnieje i mrok się rozwieje, trzeba dać moc. Więc bawić się, czyż ważne jest to traci? Więc bawić się, czyż ważne jest, kto za to płaci? Lecz podły świat wciąż tylko złota chciał ode mnie. Znienawidziłam to wzajemnie i mordu przyszedł na mnie mus. Ale tango z upiorem, kratką z humorem. Ale tango z przytul mnie, gdy grają tango infernalne. Ach, przytul mnie, bo życie me jest infernalne. Me serce dziś, ach, chyba smutku, że ponury. Lecz mój dostanę ci pazury, bo serce w piętru boi się. Przyznaj, że o to ci szło. Ale tango z upiorem, potraktuj z humorem, bo zejdzie noc, kiedy świt zajaśnieje i wrok się rozwieje, tracić moc. Jak powinno się śpiewać.
Nie ma jej tutaj. Musimy dotrzeć do szefa. Mam pomysł. Pokażemy im, że my też śpiewamy nie gorzej od nich. Zaśpiewasz? A nie boisz się? Ci, co umieją śpiewać, nie boją się niczego. Orkiestra Piekielnego Roka, proszę. Orkiestra! Bawicie się! A moja córeczka, taka chora, jej serce już prawie zamarzło. Szefie, wielki szefie, wybacz nam. Myśleliśmy, że życie Eurydyki uzdrowi twoją córkę. Jeśli nie teraz, to zaraz zbierzemy się za transplantację. Nie zgadzam się na żadną transplantację. Eurydyka to moja przyjaciółka. Nie możecie jej zrobić nic złego. Poczekajcie. Tato, już dawno o tym myślałam. Nie chcę odzyskać zdrowia cudzym kosztem. Jeżeli moje serce musi zamarznąć, niech się tak stanie. Córeczko, musisz być zdrowa. Zrobię wszystko. A nie myślisz, jak byłoby pięknie, gdybym świeciła na niebie jako gwiazdozbiór, zamiast tu siedzieć i wysysać życie z kolejnych dziewczynek? Zawsze powtarzam, że nie uczę się fizyki, tylko ciągle myślą, że wszystko da się załatwić siłą. Złem niczego nie rozwiążą. To znaczy, że wiesz, Smoku, jak uleczyć lodową dziewczynę? Jakaś kosmiczna choroba.
że byłem kiedyś wynalazcą. Chyba jeszcze nie wszystko zapomniałem. Może przyda ci się to? Tak jest! To jest to! Jeden z moich pierwszych i zarazem najlepszych wynalazków, cyfrowy przekaźnik losowego dostępu, który nazwałem ognistym sercem. Problem polegał chyba na tym, że Gwiezdny Wąż nie wierzył w siłę dobra i uparcie stosował zło. Czy nie tak, staruszku? Z prawdziwą przykrością muszę przyznać ci rację. Czy gwarantujesz mi, smoku, że wyzdrowienie mojej lodowej córeczki jest trwałe? Cóż, jeżeli będziesz ją ogrzewał codziennie ciepłem swojej ojcowskiej miłości, to myślę, że tak. Eurydyko, obudź się. Jesteś już bezpieczna. Co to było? Miałam taki piękny, kosmiczny sen. Musiał dłużej palić w piecu? W końcu szarpnie się na kaloryfery. No to odsuńcie się wszyscy.
już wystarczy dla nas? Coś ty! Chcesz tam iść? Przecież to jaskinia zbójców! Ale widzisz, że serce Gwiezdnego Węża się odmieniło. Ja tam nie wierzę żadnym wężom. Ani gwiezdnym, ani żadnym innym. Chociaż ta czekolada tak rozkosznie pachnie. Ale gitarę to chciałbym odzyskać. Dostałem ją na gwiazdkę od mojej kochanej babci. No dobra. Mogę ją oddać. I tak nie umiem jej nastroić. Gdzieś musiałem kamerton. Tato, a co to jest gwiazdka? To w co miała się zamienić lodowa dziewczynka? Nie. To taki dzień, kiedy stawia się choinkę i daje prezenty. A zresztą, co ci będę opowiadał? Jak wrócimy do domu, do mamy, to sam zobaczysz. Do domu, do mamy. To wszystko na dziś. Bajka się skończyła, światła leci ciąż czas. To wszystko na dziś. Dziś nie było miło, czasem zmienię się raz. To wszystko na dziś. Zawsze mam pod
siebie, tylko w piekle, tylko w niebie. Nie porzucą mnie w nocy i we dnie.